pewno zadajecie sobie pytanie, czy głowa boli po sake. Nie boli. Nie boli. Nie przesadziliśmy, taka jest prawda też, bo chyba trudno przesadzić, bo to jest dość taki alkohol, można by powiedzieć, niskoprocentowy. Ty, coś źle żeśmy poszli znowu. Ale pomieszane też było, też trudno. Bo... Było pomieszane, ale jest tak, informacja ważna, bo soju było niedobre. Bo to w Korei wynalazek i ja go już w Korei testowałem. I ale ten z tym jabłkowym nie akurat smakował. Ale ten, to ten pierwszy. Tak. Ale soju nie, to takie drugie. Nie, soju nie. Sake, no taka nawet to w miarę... To są trzy rodzaje tego. Tak, spotkania. Sake bardzo przyjemna. Do takiego spotkania... To jest lekki alkohol, on ma, nie ma dużo procentów. Nie otrząsa, bo soju dla mnie ma taki bimbrowy posmak. A sake już nie ma takiego posmaku. W zależności od tego i są różne smaki. I faktycznie są wyczuwane, nie? To, że to za każdym razem to samo. I jeszcze żeśmy ustalali sytuację, jak to jest z tym piciem sake, jeśli chodzi o... Ciepło, zimno, podgrzewane. No, ciepłe się pije w zimę, ale trzeba pić szybko, delikatnie podgrzewane. Nie to, że bulion kurnia z sake. Tylko jest taka sytuacja, że po prostu wtedy... Procenty uciekają. Trzeba szybko pić. A tu normalnie żeśmy dostawali na zimno. Zimna sake. Zimny takie kieliszki. Co? A nie, tu przecież Shinjuku. Shinjuku South and Trans. A tu co jest? Parking podziemny. Dobre. Zagadałem się. No, także tak się sprawy mają. Warto popróbować. My żeśmy popróbowali. No, jakoś do fan klubu się nie zapiszę, ale okazjonalnie z przyjemnością. Wiesz, pewno w Polsce to by nie smakowało, nie? Ale w Japonii, jak się tak wiesz, tutaj przy pierożku, tutaj ten... Przy pierożku to, zawsze smakuje dobrze. To inna inszość, to można pić. Nie, spoko, fajnie. Chyba na okoliczność hamburgera wczorajszego, co było jedzone i potem się okaże, szafa zjadł i nie powiedział. Jezus, groza, to była tragedia. Nie wiem, czy to z racji tego, że w Japonii to smakuje źle. Ale jajko tam było wwalone, suchy, no 2 na 10 bym mu dał ocenę. A liczyłem, że to będzie coś pysznego na gastro po sake. Chcieliśmy sobie dzisiaj jeszcze wizytę w Yokohamie, bo najlepsze sushi jest właśnie w Yokohamie. Nie jesteśmy pewni, ale chyba tym na Haritsuka o 10.30 będzie trzeba jechać. Fajnie też są te taśmy. I napisane, gdzie będą goście wychodzić, gdzie wchodzić, wszyscy w linijkach się ustawiają. Zarąbiście. Wam wczoraj mówiłem o tym kompasie, ale też jest ważna sprawa, że jak my się tymi podziemiami poruszamy, wcześniej wracali o 1 w nocy, to poodcinane, pozamykane już były. Tak więc też trzeba brać to pod uwagę, że macie ogarniętą trasę, a się może okazać, że macie ją nieogarniętą, bo wam pozamykają przejścia. O, dwupiętrowy. Dwupiętrowe były wagony. No. No. Dojrzałe męskiej podmoty. Jechaliśmy do Yokohamy, żeby nie tylko Tokio, tylko inne opcje. No i wyjeżdżamy ten nasz JR Pass. Tak więc dzisiaj zobaczymy, co się dzieje w Yokohamie. Jest sobota. Nie ma jakiegoś dużego tłoku, bo ludzie dzisiaj mają wolne. Jak sobie zainstalujecie kiedyś jakieś online'owe kamerki w Tokio, na YouTubie są takie trzy transmisje, ja sobie to oglądałem przed wyjazdem, żeby patrzeć, jaka jest pogoda. No dzisiaj znowu jest super, jest 21 stopni, ma być 23, jest gorąco, no ja cały czas w tych krótkich gaciach. Tak więc jesień w Japonii jest ok. Wczoraj z Zacharym rozmawiałem, jak to jest z długością dnia, bo tego nie weryfikowałem. On mówi, że tutaj mniej więcej przez cały rok jest podobnie, bo tu jest bardziej bliżej równika, tak więc nie jest tak, że w lato jest dużo dłuższy dzień. A noc jest fajna, bo jest to wszystko bardzo super podświetlone, nie? Neonami. O czym ja mówiłem? Zgubiłem wątek. I jak żeśmy na tych kamerach oglądali sobie weekend, no to w weekend w tych takich dzielnicach bardziej rozrywkowych, no to tłok duży, dlatego żeśmy dzisiaj specjalnie sobie wyjechali z Tokio, no, możemy powiedzieć generalnie do taką... No, dzielnicę, czy to obszar metropolitalny Yokohamy, żeby zobaczyć, co się dzieje, a nie tłoczyć się w Tokio, bo jest tłok, ale w weekend jeszcze bardziej jest tłok, bezwzględnie. Jak się wybieracie do Tokio, to sobie pooglądajcie te kamerki online. Piszcie sobie Tokio online w YouTubie i mam tam, no ja trzy transmisje oglądałem z Kabuchiko, ze tego chyba Shibuya Crossing i jeszcze skądś tam, z Ikebukuro, nie pamiętam. Ale
24 godziny na dobę leci live transmisja. Eksperymenty kulinarne nas też wzięły, bo jesteśmy umówieni z Zacharem, ale trochę później. Sweet potato cake, jak dzisiaj sobie spróbuję. Ciepła czy zimna? Zimna lodówka. Trudno nazwać ciepłą lodówką, czyli to wtedy co, podgrzewarka? Nie? Zimna czy ciepła lodówka? Kurnia. To są też takie energetyki różne. To jest jakaś edycja zimowa. Koło u nas ta zimowa to była jakaś gruszka chyba z cynamonem. To też są chyba energetyki, nie? Tak mi się wydaje. To Monstery. Kiedyś pamiętam, że Monstery żeś kurwa czekał dobrze. Czekałem dobrze, ale jakoś się ostatnio odzwyczaiłem od tych energetyków. Nie wiem czemu. Chyba mi się już przejadły. A patrz, tu masz ciasteczka. Arbuzik. Arbuzik to jest? Czy nie, to jest pineapple. Pineapple. Ale jak się nie popakowamy, takie małe kawałeczki. I pojedyncze te ciasteczka. No. To jest też jakieś coś ciekawego. A zobacz, jaka tutaj jakaś. Ten, w środku z masłem. To są rzodki. Bardzo, no widzisz, halloweenowe. I nie mają żelatynowych niedźwiedzików. Nie mają. Ani mleczka w kubce. A, to prawda. Ale młody, też powinniśmy to spróbować, bo tak kisi się to w tej żabce. A, jest, jak kartami się płaci, to w ogóle bez pinu wszystko leci, nie? Sernik z ziemniaka. To ciekawe doznanie. Sweet potato cheesecake. Smakuje jak zupełnie zwykły cheesecake. Bez żadnego udziału ziemniaka, nawet słodkiego. Warto sobie takie różne takie popróbować. Chociaż wiadomo, że jest ograniczona ilość, ale w Japonii jest o tyle fajnie, że tu są mali ludzie i porcyjki są małe, tak więc takie ciasteczko wskoczy, a za chwil kilka można testować kolejne. Jestem na tak. Wyrzucamy, kupujemy w Family Marcie, a inny w Family Marcie albo w 7-Eleven, albo w innych takich wyrzucamy. Bo w Yokohamie też się okazuje, że koszy nie za wiele. Ramenowa jest. A i tutaj często zwracajcie na to uwagi, że jak chodzicie sobie do knajpy, to są knajpy na stojąco. Że nie ma w ogóle miejsc do siedzenia, tylko trzeba na stojąco, kurna, ciach, rachu, ciachu i po strachu. Dobra. Moment, to jest... Co twoje rekomendacje? Wiesz co, to jest taki normalny, jak tutaj, bo baza jest ta sama. Tu jest dodatkowo z jajcem. Tu ma gruby ten makaron. Tu jest jakiś bardziej, ale moim zdaniem ten powinien się zrobić, bo to jest taki kuchnamski. Ale może być z jajkiem na przykład. Z jajkiem. Jak chcecie więcej, wiesz, bajerów i tak dalej, to tu są porozszerzane, czyli tu masz już... A to są grube klochy, czy nie? No tak. Grube klochy. No to fajne, my na grube klochy. Jak chcesz więcej jakiejś, nie wiem... Nie, ale chyba w ten wejdę. No to wchodź. A czym się wezmę ten od tego? No jak myślisz, tu masz dwa jajka jeszcze, znaczy jedno jajko. Znajdź różnicę. Mądrego to warto posłuchać. To jest taka zabawa z podstawówki. Znajdź różnicę. Dobra, no rozumiem. Dobra, i co? I to wybierasz sobie ramen i możesz sobie jakieś dodatki jeszcze do tego dorzucić? Nie, to są inne potrawy. Jakby. Inne potrawy. A to co to jest? No to jest ramen też, ale taki zupa ma trochę inny smak. No i cienkie kluski. Nie, dobra. Ja też. To co, to klikamy? No tak. Wkładamy najpierw siano. Ja sobie wezmę cenę, akurat. No to dawaj siano. A, i to jest tak, że za każdym razem bilet osobno wylatuje. Nie, trzeba sobie zjeść. Elegancko. Co byś chciał zjeść, jeszcze będziemy wybierać. No to wiadomo. Wiadomo, ja ten z jajcem. Tak. Domo. Jaki chcesz tak? Kluski twarde, miękkie, smak mocny. Mocny, twarde, pikantne. Ja aczkuj. Tam podział się wiedzieć. Jakieś koszyki, no? Ale torbę. Aczkuj, menuan. Amura. Wychodź, ja? Dobrze, mam grudę. Szukarańcze. Dobra, czyli tu mamy. Jak się okazuje, ramen można doprawiać, nie jest to zabronione w żaden sposób. Dobrze, a jaki jest zazwyczaj z czasem oczekiwania na ramen w Japonii? 7 minut i 32. Ale nie, zdarza się tak, że przyjdziesz i godzinę czekasz na ramen? Nie, no bo to jak wiesz, zgara, tu nie o to chodzi. Model biznesowy jest taki, żeby szybko... Szybko i wypadać, z mało miejsca. Jakiś fajny stolik, żeby sobie musiał przyjść. A, no tu jeszcze chłodzi klimatyzator, już mi się solon na włosach zbiera. Elegancko zrobić ze śliniakiem. O Jezu. Kurde, co to jest? Domo.
no. I śliniaczek wchodzi. Ty, mu to ma taki kurwa wygląd małpki, zobacz. Jakie małpki? Oczy kurwa, buzia. Oczy, buzia. Bardzo elegancko. Widzę tak ma. No ze śliniakiem to dobra opcja. Tak jak żeśmy byli na tym Tokio. No kurnia. Tak to wygląda. Czas przygotowania, nie wiem, 3 minuty, 4. I normalnie są jeszcze jaja przepiórcze na wyposażeniu. A my żeśmy jeszcze doładowali to jajami nie przepiórczymi, tylko normalnymi. Kolor taki... O kurna, lekko grzybową wchodzi. Jest kurwa. Jest ekspert. Jest ekspert. I którym jest na otro? To Kobania sobie włączy. Ale dobry smak. I to? Kobania, tu masz taki rajon, czy taki olej. Dobra. Bardzo dobry smak. Najpierw się spróbuję, jak to smakuje. Dobra, pierwsze koty za płoty. Zobaczmy, jak to smakuje. No faktycznie taki esencjonalny, mocno. Teraz patrzę poszczególne te przyprawy, co dają. Właśnie mnie te mazidła interesują, co one dają za moc. Bo u nas to rzadko. Ostatnio byłem u nas w tym suszarni i chciałem sobie dosolić. Mi powiedzieli, że nie można. Nie, dlaczego? Bo kurnia. No ale to nie działa na szkielet nasz pan. Ramen Master się nie zdoszył. Spójrz do jego kurwa całą koncepcję. Wyciągniesz niewłaściwe wiatry, bo to liczy, że ramen nie zdoszył. O, to fajne. Granice, które nie przekraczamy, tak? Dobra, ta czerwona taka ordynarna, ale ta pomarańczowa super. Ale co? Pasta. Polecam. Tak? No. To się po prostu wrzucaj, mieszasz, tak? Mhm. Fajnie, fajnie. To fajne. Gniazdkę trzeba tu wrzucić. Jeszcze tak informacyjnie. 920-800, nie? 20-24 zł.